Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wolnego pokera, serii, która chce doprowadzić do tego, żeby poker online w Polsce był legalny. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania dzisiaj kilka ciekawych tematów, Total Casino, legalny poker oraz ITORO, jak ITORO ma pomóc pokerzystom. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Dobrze, zaczynamy, moi drodzy, od takiego pomyślenia sobie, co dało na przykład zamknięcie teraz Rocks.pl. Czy nagle w tym momencie te wszystkie osoby zginęły, to branża umarła? Nie, rynek nie lubi próżni. To wszyscy klienci oraz ofer osoby oferujące różne usługi przeniosły się do konkurencji. I tak samo jest, kiedy delegali delegalizujesz Pokera online w Polsce, myślisz, że no, nagle koniec branży, nie koniec. Nie, pokerzyści dalej będą grać. Dalej znajdą swoje sposoby, rynek nie, 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 nie cierpi próżni i zawsze znajdą się rozwiązania. Są pieniądze ogromne do wyciągnięcia. Pani Olgierdzie Ciśliku, kochany mój prezesie totalizatora sportowego, skończyliśmy ten sam uczelnię. znamy się na ekonomii. Uniwersytet Ekonomiczny, wtedy była Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Znamy się chyba tak, na tym, że tu są pieniądze i te pieniądze gdzieś uciekają. I te pieniądze są do wzięcia. Ja sobie życzę, żebyśmy mogli zagrać na Total Casino. Tutaj naprawdę, nie Casino Hold'em Live z wirtualną krupierką, czy z grającą na kamerce i tak dalej. To, to, to jest bullshit, to jest bullshit. Ja chcę zagrać z innym uczestnikiem yy, gry. Przy jednym stole się spotkać i zagrać z innymi Polakami, czy z innymi graczami na przykład z Europy, kiedy będzie wspólny pól. To jest do zrobienia, to jest do, do unormowania. Jeśli się tego nie da, to razem idziemy, zmieniamy ustawę, bo to jest, to jest jakaś paranoja, że wy nie możecie promować Total Casino. Nie, nie wiem, nie możecie korzystać. Ustawa hazardowa jest bardzo źle napisana i trzeba to zmienić. I dobrze o tym wiemy. Ja liczę na to spotkanie, że, że się kiedyś możemy spotkać i zrobimy naprawdę wywiad w, tym, w tej sprawie. Zapraszam do kontaktu. I tutaj chciałbym zagrać. Tak, ja jestem, nie, nie walczę o to, że teraz musimy wpuścić jeszcze inne podmioty na rynek polski, które mogą oferować usługi hazardowe. Jeśli chcecie zatrzymać ten rynek dla siebie, to chociaż dostarczcie ten poker, ponieważ macie to w ustawie napisane. Ja na to czekam. Mamy oczywiście świetnie rozwinięte struktury gry w pokerę na żywo, na nagrody rzeczowe w ramach legalnego pokera. Harmonogram jest non stop codziennie są jakieś rozgrywki. Gdzieś ludzie w Polsce grają w pokera i to jest super. To jest super i chcemy tylko to jeszcze, żeby to było na żywo, wróć, to było, żeby to było online, żebyśmy mogli też grać e, online. Bo ludzie grają, ludzie wchodzą na wolny poker, zjeżdżają w dół, przechodzą do szarej strefy, rejestrują się na platformach, dostają pieniądze na grę, wpłacają tam przez karty, e, por przez portfele internetowe typu Skrill i Neteller. To, to się dzieje, to się, to się będzie zawsze działo. 714 osób wsparło już akcję. Dziękujemy bardzo za każdą łapkę w górę. Warto, warto wbić na wolny poker i się podliczyć, przeczytać. I jeśli na przykład, no bo, bo nie wiem, bo rządzący sądzą, że no jak już nie ma tego tematu, to ludzie nie będą grać i jest ograniczona szara strefa. Nieprawda, nieprawda. Dalej ludzie chcą grać w pokera, jest bardzo duża chęć gry w pokera na całym świecie. Jest powrót do takiego klimatu z, z lat 2003, 2002, 2005 tego boomu, złotego boomu pokerowego. Poker wraca. Podczas lockdownu przeżyliśmy po prostu renesans pokera i ludzie mają sanie na to, żeby grać w pokera. Jeśli tego nie wykorzystacie, to wykorzystają to inne kraje, które mają to legalne, mają to unormowane. Da, tak działa, tak działa ekonomia. Więc ja. Na, naciskam na to. No i teraz jeszcze jedna kwestia a propos, propos pokażystów, którzy grają, bo pewnie macie właśnie jakieś tam jakieś środki na portfelach internetowych, internetowych typu Skrill i Neteller. Nie wiem, czy, czy wy wiecie, że ja polecam przykład taką platformę do inwestowania w, w akcje amerykańskie i e Toro. Jest tam możliwość zasilenia swojego konta Netellerem, czy Skrillem, czy Paypalem. Więc możecie te środki, które jakimś cudem macie na tych portfelach. W magiczny sposób, abracadabra money, macie tam te środki, możecie je zasilić się. Właśnie konto na iToro. E Bardzo proszę, ja mam właśnie w ten sposób, Neteller, Skrill, i tutaj możecie moi drodzy to załadować konto. I za to możecie zacząć kupować akcje. I te akcje albo mogą wam generować przychód dywidendowy, możecie spekulować na ropie, na bitcoinie, możecie kupować różne rzeczy, różne aktywa, robić transakcje. I te pieniądze potem po dwóch latach, po trzech lata, po miesiącu, po czterech dniach. Możecie sprzedać te aktywa, i te aktywa już będą, jak będą sprzedane, dostaniecie jakiś kapitał za te, za te aktywa. Mam nadzieję, że zyskowny, i te pieniądze przecież będziecie mogli wtedy wypłacić na konto bankowe i rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. I takie rzeczy właśnie się robi. I te pieniądze są do wzięcia, panie Olgierdzie. Tutaj ludzie grają. Ludzie mają kapitał na grę. Mamy świetnych pokerzystów na całym świecie. I po prostu mi brakuje tego, tego, tego pomyślunku. To jest, po prostu, to, jest, to jest świetny rynek do zagospodarowania, pokazania, że możemy zrobić odwilż na, na rynku pokera w Polsce, że możemy ściągnąć ten kapitał do Polski. Nie mamy lockdownów, nie mamy ograniczeń przy turniejach pokerowych, więc dlaczego by tego nie wykorzystać? I to jest właśnie, i to jest to właśnie. A no w tym czasie, moi drodzy, no niestety, ale musimy grać Polish Poker Cup, mistrzostwa pokera w Polsce. Gramy w Bratysławie. Gramy w Bratysławie. Mistrzostwa polski w pokera. Gramy w Bratysławie. Jeszcze raz, żeby to dobrze wybrzmiało, nie? Mistrzostwa pokera Pol w Polsce. Gramy w Bratysławie. Jeździmy do Ołomuńca, żeby zagrać Polish Poker Cup Fever. Jeździmy do Rozwadowa, żeby grać turnieje Stos. I my to możemy mieć w Polsce. Tylko trzeba chcieć, tylko trzeba do tego podejść, trzeba o tym rozmawiać mówić i mówić. Dlatego właśnie jest ta akcja. Bo pokerzyści będą grali, będą wypłacać środki. Zapraszam, jest link do, do Itoro w opisie. Będą wchodzić nowo, nowe osoby zainteresowane pokerem, będą wchodziły na wolny poker dowiedzieć się co i jak. Będą się rejestrować, będą odbierać bonusy, będą grać, będą się uczyć, będą chcieli czuć te emocje, będą się chcieli uczyć gry tak samo. Więc to jest po prostu walka z koniem. Walka z wiatrakami, przepraszam. Walka z koniem. Właśnie nie ma co się kopać z koniem. Wszystkiego dobrego, trochę pomyślunku i zapraszam do kontaktu. Rozmawiajmy, zapraszam. Miłej niedzieli. Miłej, miłej niedzieli przy stołach i z fartem. Wszystkim życzę dobrych wygranych dzisiaj w, w tych sesjach niedzielnych. Szybnijcie coś. Good luck. Trzymajcie się. Cześć. Z rozkazu el nakazuje się dołączenie do Liberum, sprawdzenie linku w opisie i oglądanie następnych materiałów. Śmiało kliknij!